Treblinka właśnie była tym najważniejszym, niestety najbardziej śmiercionośnym miejscem, gdzie od lata 1942 roku do jesieni 1943 roku wymordowano praktycznie prawie milion osób pochodzenia żydowskiego. To miejsce no, jest w zasadzie najgorszym przykładem fabryki śmierci. 2 sierpnia 1943 roku wybuchła tu w obozie powstanie. Żydzi uciekli, zastrzelili ich. Kilka z nich przyszli do Białegostoku i opowiedzieli, co tutaj się dzieje. Nie chcieliśmy im wierzyć, ale oni powiedzieli, jeżeli wezmą nas do obozu na robotę i przyjdziemy Malkinie, to znaczy, że nas też biorą na wyglady. Niestety w naszej szkole nie uczymy się zbyt wiele o II wojnie światowej i o Holokauście wiemy bardzo mało. Wiemy jedynie, jakie było jego główne założenie, ale nie mamy właściwie żadnego pojęcia o ważnych datach. I learn all the Poland Jewish was in Treblinka, in Auschwitz, in Birkenau, and what to do to him. Why it begin? Each stone is a gravestone of that community. It represents them, okay? It's important to come and realize it, because not many people have the ability to, in their mind, to realize how many have been killed. Polacy w czasie II wojny światowej, w czasie okupacji dbali o to, żeby w miarę możliwości pomagać ludności żydowskiej, ale zdarzały się oczywiście osoby, które stawały po tej złej stronie, przynajmniej takie jest moje wrażenie. Myślę, że Polacy starali się jakoś tam pomóc i generalnie byli przeciwni temu, co tutaj się działo. You know any persons, Polish persons who helped Jews in under occupation? Janusz Kołczak. Janusz Kołczak. Irena Sendler. Niestety takie miejsca jak to są, można powiedzieć, najlepszymi laboratoriami wiedzy. To miejsce już no, na zawsze pozostanie z nami jako miejsce straszliwe, jako miejsce przede wszystkim przestrogi, ale też miejsce pamięci i miejsce, które mimo wszystko i wbrew wszystkiemu właśnie trzeba wykorzystywać konstruktywnie dla edukacji młodych ludzi. Dzisiejsze spotkanie służy według mnie, abyśmy się zintegrowali po prostu z młodzieżą żydowską i być może też zaprzeczenie stereotypów, które w naszym kraju nadal tam gdzieś są. Myślę, że takie inicjatywy są bardzo ważne, bo musimy pamiętać o tym, że tak naprawdę nie różnimy się niczym i wszyscy jesteśmy ludźmi z krwi i kości. I to, czy urodziliśmy się w Izraelu, czy w Polsce, czy w Hiszpanii, nie robi żadnej różnicy.